Cześć, tu Magda z Nasze Podróże Edu.pl. W tym vlogu zapraszamy Was do rieki, a konkretnie na wzgórze Tresat z twierdzą o tej samej nazwie. Twierdza wznosi się na wzgórzu o wysokości 139 metrów nad poziomem morza. Fortyfikacje twierdzy zostały wzniesione już w starożytności. Warownia stanowiła siedzibę członków rodu Frankopanów. Następnie twierdza Tresat trafiła w ręce Habsburgów. Niestety do poważnych zniszczeń twierdzy doszło w 1750 roku podczas trzęsienia ziemi. W 1826 roku zniszczoną twierdzę przejął marszałek Laval Nugent i odbudował rodzinne mauzoleum w stylu doryńskiej świątyni z czterema filarami. Wzgórze słynie nie tylko z twierdzy, ale również z XV-wiecznego klasztoru i kościołów franciszkanów. Kościół Matki Boskiej Tresackiej prawdopodobnie istniał już w 1419 roku. Do dziś wierni tłumnie gromadzą się przed obrazem Matki Bożej, choć w kościele na ołtarzu głównym możemy oglądać tylko kopię cudownego obrazu. Oryginał umieszczony jest w skarbcu klasztorów franciszkanów. W 2003 roku podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Chorwacji papież Jan Paweł II udał się właśnie w to miejsce z prywatną wizytą. Twierdzy roztacza się przepiękna panorama na miasto Rijeka, na Zatokę Kwarnerską oraz na Półwysep Istria. Samo wejście na twierdzę jest bezpłatne, przynajmniej my nie zapłaciliśmy za to wejście. Wjazd do twierdzy, w sensie podjazd, jest bardzo dobrze oznaczony. Możemy dojechać praktycznie pod całą twierdzę, teren twierdzy samochodem, zaparkować samochód na parkingu płatnym. Natomiast jeżeli chodzi o naszą kondycję, aby zdobyć twierdzę, to nie potrzeba takowej. Jeżeli ktoś oczywiście ma lęk wysokości, to polecam zwiedzić sam dziedziniec twierdzy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemu z wysokością, to polecam wejść na szczyt baszty, z której roztacza się cudna panorama na miasto Rijekę, na sanktuarium Tresat oraz na całe okoliczne wzgórza. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, do zostawienia lajka, komentarza. Jeżeli chcecie, czujecie niedosyt informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.naszepodróże.edu.pl. Znajdziecie tam wiele
cennych porad, wskazówek i wiele więcej informacji, a być może znajdziecie inspirację do dalszych wojaży po Malacji.